Wypadek F-16 na lotnisku w Holandii. Wypadek samolotu F-16 w Holandii. Maszyna stanęła w płomieniach. Samolot F-16 w czwartek uderzył w budynek podczas startu z lotniska w Leeuwarden i stanął w płomieniach. Pilot był zmuszony się katapultować, dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek. Niderlandzkie media informują, że samolot belgijskich sił zbrojnych miał problemy podczas startu. Wypadek samolotu F-16. Lokalny portal Omroep-Friesland podaje, że belgijski F-16 otrzymał pozwolenie na start o godzina 9.15. Z niezrozumiałych przyczyn zaczął się toczyć i uderzył w budynek, relacjonuje z kolei dziennik Algemeen Dagblad. Maszyna stanęła w płomieniach, co zmusiło pilota do katapultowania się. Natychmiast do akcji ruszyły służby ratownicze i ugaszono pożar, przekazał AT. Z informacji podanych przez portal NOS wynika, że dwie osoby zostały ranne. Nie jest jeszcze jasne, w jakich okolicznościach pilot stracił kontrolę nad samolotem. Baza lotnicza napisała na Twitterze, że sytuacja jest nadal badana. Leeuwarden na północy Holandii jest od dziesięcioleci bazą operacyjną holenderskich F-16. Od wielu lat ćwiczą w niej również regularnie belgijskie maszyny.